Nauczanie domowe. Druga niedziela wielkanocna. Święty Augustyn napisze w swoim komentarzu, ciężka się staje dla nas służba Boża ze względu na ociężałość naszego ciała. I to prawda wielu powie, no jak ja mam uwielbiać, jak nie czuję tego, jak ja mam śpiewać alleluja, jak w moim sercu nie ma w ogóle takiego pragnienia. Jak ja mam chwalić Boga, jak ciągle przeżywam trudności, kłopoty, i ten świat dostarcza mi tylu powodów żeby się nie cieszyć, nie chwalić i nie uwielbiać. I tu jest sedno sprawy. My uwielbiamy Boga bez względu na okoliczności. To nie zewnętrzne okoliczności powodują, że uwielbiamy Boga. Owszem, Boże działanie, które widzimy w tym świecie, to tak, ale nie te okoliczności świata, które nas ograniczają, które nas deprymują i przybijają do ziemi. Bardzo obrazowa jest ta scena, gdy Izraelici, idąc przez pustynię, zaczynają narzekać, zaczynają źle mówić o Mojżeszu, o przywódcach, zaczynają źle mówić o drodze, o losie swoim, i nagle pojawiają się węże, które wybijają Izraelitów. Narzekanie jest jak jad węża. Plotkowanie, obgadywanie, przeklinanie, złożeczenie, złe słowo jest jak jad węża. On zabija nas i nie potrafimy ani iść, ani wielbić. Zostajemy na pustyni. Rozkłada to cały naród. Rozkłada to rodzinę, parafię, kościół, społeczeństwo. Ratunkiem dla Izraelitów było oderwanie swojego wzroku od ran i popatrzenie na znak Bożego zwycięstwa, na znak Bożej łaski. I Jezus mówi o tym, że zostanie wywyższony ponad ziemię i potrzeba, żeby był wywyższony jak ten wąż miedziany. I to jest ta postawa uwielbienia wywyższenie Jezusa w swoim sercu, pokazanie znaku zbawienia, czyli z martwych wstałego. Tego, który niesie flagę zwycięską. Tak jest Jezus z martwych przedstawiany. Oczywiście jest to obraz, ale to pokazuje sztandar, który oznacza Jezus zwyciężył. Zwyciężył grzech i zwyciężył śmierć. Zwyciężył grzech, więc to wszystko, co jest na tym świecie cały bałagan, cały chaos, całe zło, całą wojnę, całą nienawiść Jezus zwyciężył. I do Jezusa należy ostatnie słowo. Nie grzech panuje nad światem, tylko Jezus panuje nad światem. Jezus panuje również nad tymi wszystkimi rzeczami, które się dzieją naokoło. A ponieważ panuje, to ja mogę spokojem w sercu, ze spokojem w umyśle uwielbiać Boga. Pomimo wszystkich rzeczy naokoło. Ja mogę go wielbić i chwalić, ponieważ on jest zwycięzcą. Całego grzechu, całego brudu, całego świństwa tego świata. I do miłości należy ostatnie zdanie, nie do grzechu. Jezus z miłości przyszedł na świat. To jest pierwszy powód i pierwszy motyw jezusowego działania i zwycięstwa nad grzechem. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Jezus przełamał bramy śmierci. Jezus wyprowadził ludzkość ze śmierci i wyprowadził nas z lęku przed śmiercią. Owszem, umrzemy, ale nie umrzemy na wieki. Jezus sprawił, że nasza świadomość tego, co jest na Ziemi i poza Ziemią, jest dużo większa. Wiemy, że do nieśmiertelności zostaliśmy stworzeni. Wiemy, że do wieczności powołuje nas Chrystus. Wiemy, że On wskrzesi nas w dniu ostatecznym. To jest cel i powód uwielbienia. To jest nadzieja i ufność, którą pokładamy w Jezusie z Matwy wstałym. I wracając do tego pierwszego motywu, od którego zaczęliśmy, trzeba powiedzieć, że narzekanie przychodzi nam tak łatwo, że nawet nie zdajemy sobie sprawy, gdy przyłączamy się do tłumu malkontentów, plotkarzy, szydelców. Kpiarzy, narzekanie z absolutnym przeciwieństwem dziękczynienia i uwielbienia. Odbiera nam ono chęć do życia, chęć do działania, i też zdolność dostrzegania Bożego Działania w świecie. Jeżeli tę zdolność zaczynasz odzyskiwać, przestajesz narzekać, odrywasz wzrok od tych swoich ran, od tych paskudztw. Tego świata. Na pustyni odnajdujesz ścieżkę do oazy. Wśród trudności ktoś podaje tobie dłoń. Rodzina staje się ostoją wśród zamętu tego świata. Spotykasz grupę wierzących przyjaciół, którzy razem z tobą uwielbiają i walczą. Przychodzisz na liturgię, gdzie możesz z innymi wierzącymi, z innymi katolikami zaśpiewać alleluja. Odrywając wzrok od tego, co przeszkadza, i formując serce na serce wielbiące, na serce wychwalające Boga. I wtedy dostrzegasz miłosierdzie, doświadczasz miłosierdzia i wychwalasz miłosierdzie. Niech w tym procesie, ale też w tym coraz większym formowaniu serca do uwielbienia błogosławi ci ten, który jest... Go godzien, Ojciec, Syn i Duch Święty.